Cześć, witajcie w nowym filmie. Wielu ludzi wierzy w istnienie duchów, a niektórzy nawet twierdzą, że mieli z nimi osobiste doświadczenia. Czasami uważa się, że dzieci są szczególnie dostrojone do świata, którego nie widzimy. To staje się o wiele bardziej przerażające, gdy dziecko mówi, że widzi ducha, ponieważ dzieci są znane z tego, że są bardzo szczere. Dziś pokażemy Wam 30 najstraszniejszych obserwacji duchów przez dzieci. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 30. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zobaczyć, jak twoje dziecko robi, jest wskazanie na róg i powiedzenie, że widzi wiele duchów. Moją tędy tutaj! They're not alive. No. Chłopiec wyraźnie stwierdza również, że nie są one żywe. Przerażające. Numer 29. Ta młoda dziewczyna zamarła i odmówiła wejścia do pokoju swojej matki, ponieważ powiedziała, że w środku jest przerażający przyjaciel. Kiedy poproszono ją o rozwinięcie, wskazała nawet na konkretny kąt. Matka powiedziała również, że jej córka próbowała nie dopuścić jej do pokoju. Co ona widzi? Numer 28. W tym filmie widzimy małą dziewczynkę, która widzi ducha swojej matki i żegna się z nim. Jednak nie wydaje się, aby się bała. Zamiast tego podchodzi do niej, macha na pożegnanie, daje jej kwiatek. Numer 27. Wszystko, co ten chłopiec chce zrobić, to jeździć windą w górę i w dół, ponieważ chce się bawić z duchem w windzie. Ojciec zastanawia się, co się dzieje i idzie z chłopcem. W pewnym momencie na ścianach windy widać odciski dłoni. W innym momencie, tuż przed otwarciem drzwi, widać przebłysk czegoś, co nie wygląda zupełnie jak człowiek. Numer 26. Duchy nie potrzebują tablicy Ouija, aby komunikować się literami. Ta matka odkryła, że magnesy na jej lodówce stale poruszały się same. Zarejestrowała to wraz z innymi upiornymi wydarzeniami w jej domu, w nadziei na wyjaśnienie. Mówi, że zaczyna to przerażać dziecko. Numer 25. Na pierwszy rzut oka ten dom nie wydaje się nawiedzony. Żadnych dziwnych odgłosów w nocy. Żadnych mebli poruszających się samodzielnie. Wszystko jest w porządku. Z wyjątkiem malucha, który daje znać, że widzi mężczyznę stojącego pod schodami. Ria, what did you see? Mężczyzna. Where's the man? Ria, show mama where's the man. Where's nobody there? Niektóre dzieci uważają, że duchy, które widzą, są przyjazne, ale ta dziewczynka twierdzi, że się go boi. Numer 24. W tym filmie widzimy trójkę dzieci, które twierdzą, że widzą ducha i próbują go odstraszyć. Widać, że wskazują i krzyczą w tym samym miejscu. Trójka początkowo była w linii ochronnej i otwarcie mówi temu, co wydaje się być pustą ścianą, że są na niego źli. Numer 23. Śmiech malucha to zawsze szczęśliwy moment, z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazuje na coś i mówi, że widzi ducha. No. Ivy, who are you talking to? Yeah. Jej oczy śledzą coś, a potem wraca do jedzenia, jakby nic się nie stało. Numer 22. W jednej chwili z radością filmujesz swoje dziecko śpiewające na tylnym siedzeniu. W następnej zdajesz sobie sprawę, że uchwyciłeś przerażający moment, w którym duch siedzi ramię w ramię z twoim dzieckiem. Młoda dziewczyna wydaje się nawet, że to widzi. Jak bardzo jest to przerażające. Numer 21. Po tym, jak ich syn znalazł starą planszę Ouija, wokół domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Rodzice założyli kamery, aby znaleźć źródło dziwnych odgłosów, które słyszeli i nie byli rozczarowani. Zamiast tego byli przerażeni. Telewizor włącza się na statyczny dźwięk, a przedmioty same spadają. Numer 20. Oto kolejny mrożący krew w żyłach moment, w którym dziecko odmawia wpływu ducha. Ta młoda dziewczyna wydaje się rozmawiać z wyimaginowanym przyjacielem. Co więcej, wydaje się, że powstrzymuje ich od zabrania jej rzeczy. Niewzruszona odchodzi. Numer 19.
to kolejne dziecko ubrane w piżamę mówi dobranoc wszystkim w domu, ale także duchowi w łazience. Matka jest bardzo zdezorientowana i mówi, że nic tam nie ma. Jednak chłopiec mówi, że coś widzi i chce powiedzieć dobranoc istocie w łazience. Jak bardzo jest to przerażające. Numer 18. Matka usłyszała, że jej córka rozmawia z kimś w innym pokoju, kiedy były same w domu. Pobiegła i zobaczyła, że dziewczyna czyta książkę. Ale to, co stało się potem, było dość przerażające. Strony książki wydawały się być popychane przez niewidzialną siłę. Numer 17. Każdy widz, który widział ten film, powiedział, że wydawało się, że wokół dziewczyny było dużo energii i orby światła. Niektóre dzieci są szczególnie wrażliwe na świat paranormalny, inne jeszcze bardziej. Kiedy rodzicom w końcu udaje się zwrócić jej uwagę, wygląda to tak, jakby wychodziła z transu. Numer 16. Ten filmik został nakręcony w 1990 roku przez 2-letnią dziewczynkę. Niewinna, gaworząca rozmowa kończy się złowrogą nutą, kiedy dziewczynka zauważa i wyjaśnia, że za nią jest duch. Fakt, że nie wydaje się tak zaniepokojona, sprawia, że zastanawiasz się, czy to był tylko jeden z wielu razy, kiedy to widziała. Numer 15. Jednym z największych lęków rodziców jest zobaczenie ich córki radośnie wbiegającej do czarnego jak smoła pokoju, aby przywitać się z niewidzialną osobą. Z kim rozmawiasz? Każdy rodzic mógłby o to zapytać, bojąc się odpowiedzi, jak ta, gdy dziecko wymienia imię takie jak Nina. Jaka byłaby twoja reakcja? Numer 14. Przez pewien czas ten chłopiec wydawał się mieć relacje z duchem w swoim domu. W pewnym momencie jednak wydawało się, że mają kłótnię, gdzie chłopiec aktywnie argumentuje, jakby miał dość. Najbardziej przerażająca część? Słychać głos przepraszający, choć nie jest jasne, czy to mężczyzna, czy kobieta. Numer 13. Czy to skojarzenie z filmami Grudge i Ring? Jest coś ekstra przerażającego w długowłosych kobiecych duchach. Pan Huang z Taipei na Tajwanie przeglądał stare filmy swojej córki, gdy zobaczył takiego ducha przy biurku za córką, która śpiewała i tańczyła. Numer 12. Młody chłopiec o imieniu Jackson został sfilmowany podczas poszukiwania kogoś, kogo nazywał Ghosty. Wideo twierdzi, że po domu błąka się duch. Chłopiec mówi swoim rodzicom, że nawet widzi ducha. A ghosty. A ghost? Yeah, ghosty. Numer 11. Seria tragicznych i przerażających wydarzeń. Matka dziewczynki miała zginąć tuż przed ich domem. Jednak to miejsce było ulubionym miejscem matki i córki, gdzie regularnie się bawiły. Kiedy nieco później dziewczynka poszła bawić się sama w tym miejscu, zobaczyła coś i piłka zaczęła się toczyć. Czy to była jej matka? Numer 10. Plac zabaw to zazwyczaj miejsce zabawy z huśtawkami, zjeżdżalniami i innymi urządzeniami do zabawy. Ale pewien chłopiec filmował plac zabaw, gdy przed jego kamerą pojawiło się dziecko duch. Według mnie dość przerażający moment. Numer 9. Kamery monitoringu czasami przechwytują najbardziej przerażające rzeczy, ale kamera pewnej pary nagrała moment, w którym ich dziecko zostało opętane. Można by pomyśleć, że ta scena jest z horroru, ale nie, to było prawdziwe. Najstraszniejsza część jest wtedy, gdy dziecko zaczyna płakać i krzyczeć, a ich oczy zaczynają się świecić. Czy naprawdę mogliby być opętani przez ducha? Numer 8. Chłopiec jest w domu sam ze swoją młodszą siostrą i postanowił ustawić kamerę, aby złapać ją bawiącą się jedzeniem. Ale to, co stało się później, było dość przerażające. Dziewczynka rozmawia z czymś lub kimś, a następnie widelec na stole wydaje się poruszać sam. Numer 7. 2-letnie dziecko zszokowało swoją rodzinę, gdy twierdziło, że widzi mężczyznę stojącego obok nich. Było to o godzinie 20, a do wyglądu mężczyzny dodali przerażający opis. Mężczyzna wyglądałby jak w samolocie, co rodzice zinterpretowali jako ducha latającego lub unoszącego się w powietrzu. Numer 6. W
Filmy o dwóch śpiewających dzieciach wydają się najmilszymi rzeczami, na które można spojrzeć, gdy są starsze. Ale coś nam mówi, że zapamiętają to wideo na zawsze. Kilka sekund po śpiewaniu drzwi otwierają się, a następnie zatrzaskują się same. Może to poltergeist? Numer 5. Zabawa i badanie dzieci to coś, co robi każde dziecko, ale kiedy to dziecko się bawiło, ojciec uchwycił coś przerażającego kamerą. Dziecko bawi się i czołga do szafy, gdy nagle pojawia się dodatkowa upiorna ręka. Numer 4. Istnieje szansa, że nie każdy duch, którego widzą dzieci, jest całkowicie obcy. Ta matka mówi, że wierzy, że jest to duch jej własnej matki. Można nawet zobaczyć, jak na początku wideo mija jasny orb, a następnie dziewczynkę, która wydaje się, że też coś zauważyła. Numer 3. To filmy takie jak te sprawiają, że zastanawiasz się, co się dzieje za tobą za każdym razem, gdy odwracasz się plecami lub zostawiasz uchylone drzwi. Osoba, która nagrała filmik, ujawniła również, że w domu zawsze dzieją się nerwowe rzeczy. Musiałbyś spać z jednym okiem zamkniętym, gdybyś widział to w prawdziwym życiu. Jak myślicie, co uchwycili kamerą? Ducha? Numer 2. W tym filmie widzimy dwie małe dziewczynki bawiące się w kuchni. Jednak wkrótce ta noc okazuje się być czymś, co będzie je prześladować do końca życia. Dwie dziewczynki zobaczyły ducha w tylnej części kuchni, co je przeraziło i sprawiło, że uciekły z płaczem. Numer 1. Jeśli coś jest prosto ze Stranger Things, to ten nawiedzony dom z zegarami w każdym pokoju, roślinami, które przeżywają tylko w jednym pokoju, drżącymi żrandolami i kośćmi zwierząt. Ale jest jeszcze duch Gilbert, obraz na strychu, który rzekomo promieniuje złowrogą energią. Chłopiec, który tam mieszka, twierdzi, że to jeden z jego najlepszych przyjaciół i że namalował go człowiek, który wcześniej tam mieszkał. Na pytanie, co mówi mu Gilbert, chłopiec odpowiada, że nie modli się. Po znalezieniu serii przerażających przedmiotów, takich jak tablica Ouija z symbolami słońca, lalka i stare zdjęcia chłopca, który kiedyś tam mieszkał, postanowili skontaktować się z Gilbertem za pomocą tablicy. Na posesji, w tym pod domem i zakopanych w ogrodzie, znaleźli ponad tuzin lalek, które miały poskręcane kształty i pochodziły z różnych epok. Emitują one intensywną energię. Szczególnie jedna lalka wydaje się posiadać najwięcej energii. Czy kiedykolwiek widzieliście ducha lub doświadczyliście czegoś paranormalnego? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.